Proszę Państwa, witamy w drugiej części naszego spotkania z Rafałem, człowiekiem, który skonstruował i zrobił dla nas książkę Ukraina Królestwa Polskiego, krach koncepcji Międzymorza, i będziemy sobie dalej tutaj tę dyskusję o polityce polskiej na południowym wschodzie wokół basenu Morza Czarnego, ale także o polityce globalnej kontynuować. To lecimy dalej i powiedzmy sobie teraz o postrzeganiu wazów przez świat wielkiej polityki. No, przez świat wielkiej polityki i przez historyków, którzy potem opisywali ten świat, również wazów. Wazowie mieli bardzo złą prasę. Tak? Zygmunt III był postrzegany zwykle jako jezuita i tak dalej. Tak, otaczający się jezuitami, idący na pasku Habsburgów, w ogóle szalony fanatyk, milczek, tak? To milczenie jest charakterystyczne. Tak dzisiaj też się mówi o milczeniu jako o takim nienawistnym milczeniu wręcz. Pozbawiony poczucia humoru jeszcze. Jest jeszcze mało. Był sodomitą, był kazirodcą, a jednocześnie... No co, takich już numerów nie słyszałem. Kto to takie rzeczy rozpowszechniał? Ludzie, którzy uczestniczyli w Rokoszu, tak? Rozsyłający jakieś pisemka, tak? Pamflety. Był postrzegany, jednocześnie za długo przebywał z kobietami. A już najgorsze, że rakietami grywał piłki. Czyli po prostu grał w tenisa. To również był zarzut. Był zarzut wobec. No, oprócz tego był alchemikiem. Ostro. Generalnie człowiekiem niekochającym szlachty ani swojego kraju. Podobnie, znaczy Władysław IV był troszkę inaczej postrzegany, na początku swoich rządów był nawet dosyć popularny, natomiast no, też był człowiekiem, który nie kochał swojego kraju, bo sprowadzał różne obce wojska, które miałyby zniewolić szlachtę i zepsować kraj i złotą wolność. Poza tym no, różne inne rzeczy wypisywano na temat polityki, jaką prowadzili. Władysław IV był podobno człowiekiem niestałym, wpadał na różne ciekawe koncepcje, po czym je natychmiast porzucał. Jaka jest prawda? Otóż no, prawda jest dokładnie odwrotna. No tak? Zygmunt III był jednym z najbardziej światłych i tolerancyjnych władców na tronie polskim. Był fakt, że był dosyć milczący, ale też no, widać w tym pewne umiarkowanie i pewien pomysł na rządzenie. Jakie były rzeczywiste priorytety polityki wazów? To była polityka wazów, która rodziła się na dworze wazów, zanim wazowie przybyli do Polski. Uh-huh. Polityka północna na przykład, to była polityka Jana III wazy, który wymyślił taką koncepcję, że w sojuszu z Polską, w sojuszu z Rzeczpospolitą złamie Moskwę, opanuje handel moskiewski. Była to koncepcja zupełnie naturalna, ponieważ w tym regionie zarówno Szwecja, jak i Polska, jak i Rzeczpospolita rzeczywiście były przez Moskwę zagrożone. Wazowie z bocznej linii, którzy sobie uzurpowali władzę w Szwecji, Karol Sudermański i jego potomek Gustaw Adolf, po prostu wysadzili w powietrze te koncepcje, czy te główne założenia polityki Jana III. Natomiast Zygmunt III właśnie przejął te koncepcje, czyli zjednoczenie w jednym organizmie Rzeczpospolitej i Szwecji, likwidacja zagrożenia moskiewskiego, no i opanowanie tego handlu.
moskiewskiego. No, likwidacja zagrożenia moskiewskiego jest bardzo trudna ze względu na obecność kompanii, o której, o czym cały czas musimy pamiętać. Jeżeli ktoś zadziera z Moskwą, to nie zadziera z carem, tylko zadziera z kompanią moskiewską. I zapewne nie przypadkiem Karol Sudermański zwrócił się raczej ku południowemu zachodowi niż ku Moskwie, zawierał sojusze z Moskwą. Więc no dlatego mówię, że to było w zasadzie zaprzeczenie. Dla Szwedów sojusz z Polską, próba jakiegokolwiek połączenia z Polską, to jest być albo nie być. To były same plusy, bo Szwecja nie istnieje. To jest obóz najemników połączony z kopalnią rudy. Tam nie ma co jeść. Tak. Żeby cokolwiek wyprodukować, potrzebne są kolonie na drugim brzegu Bałtyku, więc stąd zaciekłość Szwedów walczących w Kurlandii, zaciekłość Szwedów walczących na Pomorzu. Pamiętajmy o tym, że panowała wówczas mała epoka lodowcowa. Było zimno jeszcze do tego. W związku z tym jeszcze było zimno. Dlatego rzeczywiście ta koncepcja Jana III Wazy była zupełnie naturalna. Połączenie surowców typu ruda czy drewno, czy drewno z przemysłem na przykład w okolicach Gdańska, przemysłem z kuźnicami gdańskimi, dawał zupełnie nową jakość, tak, temu przedsięwzięciu. Dlatego nie można, samo dążenie potem Szwedów do opanowania północnych terytoriów Polski daje świadectwo, że była to koncepcja zupełnie naturalna, tak? Tylko że jakby połączenie przyłączenie Polski do Szwecji było jednakowoż troszkę aberracyjne niż odwrotnie, no bo, zwłaszcza że Zygmunt III był oczywiście legalnym władcą Szwecji. Powiedzmy to sobie, że nie uważamy, iż koncepcje Zygmunta III oraz jego następców odzyskania tronu w Szwecji są koncepcjami bezpodstawnymi. To nieprawda. To są koncepcje słuszne i należało tę politykę prowadzić. Natomiast ona jest wyszydzana, wyśmiewana i redukowana do jakiegoś właśnie aberracyjnej takiej jako taki uparte dążenie niczego do... Niczego nie rozumiejący, uparty, zawzięty typ, który chce rządzić... Wciąga w konflikt zupełnie niepotrzebny. Tak. Ale zaraz, bo wtedy to znaczy, że koncepcja Jana III jest koncepcją pokojowego współistnienia, a koncepcja bocznej linii Wazów jest koncepcją konfliktu. W wyniku jakich i czyich działań ta koncepcja pokojowego współistnienia zamienia się w koncepcję konfliktu. No oczywiście wiemy, że za Gustawem Adolfem stali Francuzi, ale czy oni już stali za Karolem Sudermańskim? To jest takie pytanie dosyć... No, Karol Sudermański miał kontakty z Anglikami. Rzeczywiście ten cały mechanizm konfliktu i narzędzia tego konfliktu rozwinęły się w związku z wpływem Francji, która użyła Szwecji jako miecza na terenie cesarstwa, a pałki na terenie Polski w początkowej fazie, bo potem było jeszcze gorzej. Natomiast, a propos jeszcze Karola Sudermańskiego, no tutaj również cesarstwo miało swoje interesy. Niektórzy nawet twierdzili, że Karol Sudermański był narzędziem w ręku cesarza Rudolfa. Także to również, właśnie oskarżanie Zygmunta III o jakiś taki nadmierną miłość do Habsburgów, no, wobec tego faktu kontaktów bliskich między cesarstwem a Karolem Sudermańskim, no widać, że jest to absurd. Polityka sąsiadów Polski jest polityką podstępną i nieoczywistą. Polska nie potrafi rozeznać się w ofertach, to znaczy nie wiedzą politycy w Polsce, król nie wie, senatorowie, która oferta jest ważna. Ważna jest ta oferta tych ludzi, którzy potrzebują nas naprawdę, czyli naszego
istnienia, tak? Bo to nie chodzi o to, że oni potrzebują naszego zboża, naszej stali, naszych żołnierzy. Potrzebują naszego istnienia tutaj, w tym momencie. To są wtedy poważne oferty. Natomiast no, do tego jest jakaś dojrzałość polityczna potrzebna i spojrzenie poza opłotek. Tak? No, a no, rzeczywiście spojrzenie Wazów było spojrzeniem poza opłotek, no bo oni chcieli koniecznie utrzymać tę Szwecję, tak? Bo to miało sens. Natomiast no, oferta Francji do Szwedów, to jest oferta zniszczcie Niemcy, wszystko co tak. weźmiecie jest wasze, tak? Tak, 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 dokładnie tak. Znaczy w pewnym momencie nawet Oxenstierna, regent po śmierci Gustawa Adolfa, stwierdził, że ta wojna w cesarstwie kompletnie nie ma sensu dla Szwecji, tak? No, no bo oni zostali wynajęci, tak? To jest wynajęty zespół dokładnie, uzbrojonych ludzi do niszczenia miast i pól. Być może im się wydawało, że realizują jakąś swoją koncepcję przy okazji, natomiast to nie miało fundamentu, który by państwo, pozwolił... które nie produkuje i nie pośredniczy w transakcjach, gdzie żywność jest towarem, nie ma żadnej koncepcji. Z istoty nie może mieć żadnej koncepcji. To są złudzenia. Koncepcje Karola X Gustawa, jego konflikt z Danią i tak dalej, to może wyglądać jak koncepcja, ale on się zaraz kończy, bo Karol X Gustaw tam się czegoś napił i umarł, a miał 37 lat. I tak się kończą koncepcje ludzi, którzy nie mają banku, nie mogą wyprodukować sobie z kwintala zboża, a dysponują tylko uzbrojoną bandą. To tak na marginesie, tak już taki wtrend. No i Polska przyjmuje ofertę, tak? Przyjmuje ofertę. Jest to oferta ze strony Francji. Ale nie można powiedzieć, że Władysław IV nie próbował innej drogi, tak? W realizacji swojej wizji polityki. Jeszcze powiedzmy o tym, że oprócz oczywiście polityki na arenie północnej, Wazowie mieli swoją ideę właśnie rewitalizacji koncepcji Międzymorza, czyli likwidacji Chanatu Krymskiego, wyjścia na Morze Czarne, wykorzystania potencjału szlaków dalekosiężnych, być może przy dobrych układach również wypchnięcia Turcji z Europy, opanowania cieśnin Morza Czarnego, tak? Dardaneli. Ta koncepcja była potem podejmowana przez Rosję na przykład. Nie, no tak. Oczywiście, że tak. Więc to była koncepcja jak najbardziej sensowna. Żeby ta koncepcja została zrealizowana, to trzeba było mieć takiego sojusznika jak Wenecja w XV wieku. Natomiast tego sojusznika nie było, a jego miejsce zajęli Francuzi, którzy mieli same fałszywe oferty. Tak? Tak. Wydaje się, że elity polskie nie rozpoznały właściwie sytuacji i oferty. Król Polski, ja właśnie powiem o tym, że Król Polski podjął taką próbę rozwiązania innego, znaczy po raz kolejny zaproponował Hiszpanii, Madrytowi sojusz, natomiast ta atak na Szwecję, co miałoby taki efekt, że Szwedzi musieliby się wycofać z cesarstwa. Natomiast ta oferta z naszej strony nie została podjęta. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że nacisk Wiednia to spowodował. Znaczy Wiedeń chciał jak najszybciej w jakiś sposób się ułożyć ze Szwecją, tak? Po to, żeby uwolnić wojska, które zaangażowały w wojnę z Francją. Francja już wtedy się zaangażowała wojskowo do pewnego momentu grały tu rolę pieniądze, tak? I wojska najemne, czyli właściwie kraj najemny, jakim była Szwecja, a od pewnego momentu już weszły do gry wojska francuskie. No i chodziło o odciążenie, tak? Tego frontu. To jest straszne, co mówisz, dlatego że to nie wygląda wcale egzotycznie, dlatego że hiszpańskie tercios były we Flandrii, tak? Przeprowadzenie ich do Polski nie było żadnym wyczynem, bo ja tylko chcę przypomnieć, że oni się do tej Flandrii dostawali z Włoch,
tak, drogą lądową, dlatego żeby uniknąć zderzenia z piratami grasującymi po Morzu Śródziemnym, z piratami żydowskimi, od razu powiem, żeby nie było, którzy polowali na te wyładowane wojskiem galeony, tak, więc hiszpańska piechota maszerowała do Flandrii piechotą, tak, przez cały kontynent. Tym razem również chodziło o flotę. Chodziło o hiszpańską flotę na Bałtyku. No to spokojnie mogliby przepłynąć na Bałtyk, zwłaszcza że Duńczycy byli po właściwej stronie. Więc... To była koncepcja szerokiego sojuszu również z udziałem Danii. Więc jeżeli z polskiej strony nie została ta koncepcja podjęta, to jest po prostu sabotaż. No. Król Władysław właśnie wysunął taką propozycję. Dobra, przepraszam. Jednocześnie i zaraz potem, po tym jak się okazało, że ta propozycja nie została podjęta, przyjęto propozycję francuską. Zaczęły się negocjacje dotyczące, a w ogóle pierwsze rozmowy z Francją dotyczyły również na przykład udziału Polski, na czym Władysławowi IV zależało, udziału w współdecydowaniu o kształcie przyszłej Europy. W 1944 roku toczyły się rozmowy w Münster o pokoju powszechnym. Król Władysław IV chciał mieć swój wpływ. I rzeczywiście tu krążyły takie koncepcje o polsko-francuskich porządkach w cesarstwie. Aha. W związku z tym różne tu przynęty były. Władysław IV miał wówczas... Właśnie chodzi o to, że Władysław IV prawie zawsze miał jakiś plan B, tak? Mhm. Jeżeli plan A nie został przyjęty, to jakiś miał plan B. Wysunął wtedy, tak jak mówiłem, propozycja w stosunku do Madrytu, inwazji Szwecji z pomocą floty hiszpańskiej, a z drugiej strony zwrócił się do Paryża o negocjacje w sprawie, czy o wsparcie również, w rozmowach na temat mariażu ze Szwecją, czyli zakończenia tego konfliktu na drodze pokojowej, rozwiązania w ogóle kompleksowego tego konfliktu, czyli właśnie odzyskania korony na drodze pokojowej poprzez mariaż z młodą królową Szwecji, która właśnie osiągnęła wiek dojrzały, objęła władzę w Szwecji już jako pełnoprawna królowa, Krystyną. To było chyba niemożliwe, bo to takie krążyły opinie, że to był dziwny hermafrodyta, ta królowa Krystyna, a nie... No rzeczywiście miała jakieś dziwne zamiłowanie, ale to przecież wiadomo, że nie chodziło o... Nie, no jasne, no. I portret też przecież, jest dosyć... Przecież król miał potomka, tak, więc następca tronu wtedy jeszcze żył. W związku z tym chodziło tak naprawdę o pokojowe zażegnanie konfliktu i rozwiązanie kompleksowe problemu. No tak, ale Francuzom o to nie chodziło, bo koncepcja francuska opiewała na złożenie serii fałszywych ofert, wybadanie słabości Rzeczpospolitej, a następnie zdewastowanie tej Rzeczpospolitej. No, to dokładnie tak. Summa summarum skończyło się na tym, że król, licząc na wsparcie zarówno polityczne, jak i przede wszystkim finansowe, zdecydował się na mariaż z księżniczką francuską, tak zwaną księżniczką francuską. Tak. Negocjacje toczyły się od wiosny 1944 roku. W lecie 1944 specjalny wysłannik króla Francji, czy też może po prostu biskupa Mazarena, kardynała Mazarena, przyjechał do Warszawy. Był nim pan de Bregy, którego znamy z opisu znamy w naszej książce. Opisu, tak. I rozpoczęły się poważne rozmowy. Tutaj następuje pewien ciekawy moment, mianowicie gdy te rozmowy prawdopodobnie wchodziły w decydującą fazę, czyli czy nagle dodatkowym argumentem za okazało się pożar
To fantastyczna jest pożar, to coś, to który nagle wybucha i dewastuje finanse króla Władysława IV, któremu przecież najbardziej tak naprawdę zależało na wsparciu finansowym jego planów południowych. Czyli król staje się zależny od pieniędzy francuskich. Wybucha pożar w kopalni Wielickiej. Zatrzymajmy się przy tym, proszę Państwa, bo to jest tak, że Rafał tutaj w tej książce przytoczył takie zdanie, że Polska to worek bogactwa wiszący na gdańskim kołku, tak? A ja bym jeszcze dodał, że opierający się jedną nogą o inny kołek, o Wieliczkę, tak? Czyli mamy dwa kołki i balansujące na tym olbrzymie ciało, tak? I teraz tak, wybucha pożar w kopalni. Ja rozumiem, że ludzie, którzy postrzegają historię poprzez różne pryzmaty dziwne, tak, a to Alkowa, a to Szarża Husarii, a to coś tam, słyszą pożar w kopalni, machają na tą ręką. Ja radzę obejrzeć sobie ryciny z epoki, gdzie jest pokazane wnętrze kopalni Wielickiej i zobaczyć, ile metrów przestrzennych suchego drewna tam jest zgromadzone. Proszę Państwa, pożar w kopalni, on trwał rok, prawda? Prawie rok, tak. Do jesieni roku 45. Wszystkie stemple znikają, w środku jest pełno dymu. Nikt tam nie wejdzie. Nie ma mowy, nie ma możliwości wywietrzenia tego. Wydobycie stoi, nie ma pieniędzy. A teraz jeszcze tak, bo ja sobie przypomnijmy, kiedy to wszystko udaje się rozpędzić i Wieliczka znowu zaczyna funkcjonować, czyli pieniądze do skarbu zaczynają wpływać, kto zostaje dzierżawcą żub? Solnych, proszę Państwa, ja to powiem może wyraźnie, żeby wszyscy wiedzieli. Jan Wejhard Wrzesowicz. Jan Wejhard Wrzesowicz, którego Henryk Sienkiewicz opisuje w Potopie jako sprzymierzeńca Czech, sprzymierzeniec Szwecji, o którym ja mówiłem wielokrotnie, człowiek pochodzący z rodziny trzymającej rękę na regaliach czeskich w zamku na Karlsztajnie. To jest ponura, groźna, niebezpieczna i bynajmniej niemalownicza postać. Król wydzierżawia mu Wieliczkę litości po tym pożarze właśnie. A to taki dodatkowy smaczek, w momencie, kiedy pożar wybucha, dzierżawcą Wieliczki jest Adam Kazanowski. Mm-hmm. Postać przez wielu postrzegana jako kontrowersyjna, przyjaciel króla, który jako chyba jedyny wśród tych ludzi na świeczniku jest przeciwny mariażowi Francji. Z Francją. On wysyła nawet swojego człowieka do Francji, żeby zbierał na królową jakiś kwit, na przyszłą królową, czyli księżniczkę Marię Gonzagę, kwity. Mhm. Te kwity jakoś tam wypływają, natomiast nie mają one już żadnego znaczenia tak naprawdę. No królowi chyba też to jakoś było obojętne. Dlatego... Obojętne, tak, tak. On już w tym momencie nie... To znaczy, ja przypuszczam, że on wiedział różne rzeczy. No, w końcu Maria była wówczas kobietą 30-paroletnią, powiedzmy sobie szczerze, więc swoje przeżyła. W związku z tym to nie było żadne zaskoczenie. Mhm. I no, także to jest taki dodatkowy smaczek, tak, że jeszcze jedna kwestia, pieniądze wspierające te negocjacje. My wiemy, że chyba większość urzędników wówczas, którzy uczestniczyli w tych negocjacjach po stronie polskiej, dostała po prostu gratyfikację, no tak. Łącznie z kanclerzem Ossolińskim. Natomiast jedyny, który podobno się wzbraniał przed przyjęciem pieniędzy, był właśnie Adam Kazanowski. To mu spalili kopalnię. Kazanowski, który, o którym de Brézy pisze, że on nie będzie dla niego przeznaczył. On znaczy przeznaczył dla niego jakąś sumę, żeby milczał, natomiast nie planuje dla niego stałej jakiejś gratyfikacji, ponieważ my wiemy, co to za ptaszek. Fantastycznie. No więc proszę Państwa, jeżeli no, Polska nie dysponuje narzędziami prowadzenia polityki, tak? Obnaża swoją słabość wobec bardzo subtelnych i bardzo brutalnych narzędzi polityki francuskiej, które uderzają w samo serce, czyli w ludzi dworu, w kluczowe przedsięwzięcia gospodarcze. Polska nie ma żadnej obrony, no bo pieniądze wchodzą w grę, tak? Więc wszyscy są dookoła łapownikami, bo są ludźmi prymitywnymi w istocie, nie rozumiejącymi racji stanu. I też średnio przywiązanymi do osoby panującego, umówmy się, tak? No to jest niestety przykre, smutne i z tym musimy się pogodzić.
No, ale teraz, no, mów, mów. To chciałbym pociągnąć temat, tak, tych negocjacji, które toczyły się w 1945 roku. Jednocześnie pamiętajmy, że król przygotowuje się do wojny z Turcją. Prowadzone są zaciągi do Gwardii Królewskiej. Król potrzebuje oczywiście na to funduszy, więc negocjacje dla Francji kończą się sukcesem. Decyzja zapadła prawdopodobnie już w 1944 roku, natomiast jakby szczegóły dogadywano w 1945, szczegóły finansowe zapewne kontraktu. Podpisano ten kontrakt, poselstwo polskie na jesieni 1945 roku wyrusza do Paryża. Przewodniczy temu wojewoda wielkopolski, wojewoda poznański, Opaliński. Uczestniczy w tym również biskup warmiński Leszczyński. I co się wówczas dzieje? Ciekawa sprawa. Jakoś tak się dziwnie składa, że biskup warmiński oferuje w rozmowie z Mazarenem wsparcie wojskowe dla Francji. Takie wsparcie wojskowe, czyli zaciągi na terytorium obcego państwa, to są zwykle układy między najwyższą władzą królewską i zwykle wiążą się z jakimś układem, jakimś dealem pomiędzy władcami. Natomiast w tym przypadku król zdaje się nie wiedzieć o tym. A przedmiotem wsparciu negocjacji są jego ukochani żołnierze przeznaczeni na wojnę z Turkiem. Dokładnie tak. Z trudem gromadzeni, zaciągani z całej Europy, najlepsi z najlepszych, wykształceni inżynierowie wojskowi, nie tylko oczywiście, ale mówimy też o właśnie takich ludziach, którzy mają są nie tylko zabijakami, ale przede wszystkim są ludźmi niezwykle inteligentnymi i rokującymi na to, że ta armia będzie nowoczesna, będzie dobrze dowodzona i osiągnie sukces. I nagle okazuje się, że biskup warmiński, po pierwsze, Leszczyński, po pierwsze, oferuje zaciągi na terytorium Rzeczypospolitej, tak, w momencie, kiedy król te zaciągi również rozpoczyna na wojnę z Turcją, mówi o tym, że wspomoże te zaciągi francuskie i na czele tych zaciągów będzie stał jego siostrzeniec. Siostrzeńcem tym jest Przyjemski. Krzysztof. Tam było trzech Przyjemskich. Natomiast ostatecznie na czele tego oddziału, który został zaciągnięty na terytorium Polski, był Krzysztof i Adam Przyjemscy. Natomiast, a co jeszcze dodaje temu pewien smaczek, że z kolei Zygmunt Przyjemski prowadzi zaciągi dla króla. Czyli mamy rodzinę, tak, która została opłacona w celu zgromadzenia zasobu, tak, bo armia jest traktowana jako zasób, nie łudźmy się, a następnie wyjęcia tego zasobu władzy lokalnej i przekazania go za odpowiednią opłatą władzy obcej, która powie, później zwrócę. Bez zamiaru zwrócenia. Dokładnie tak. I zostawienia kraju bez obrony, tak? Z koncepcją wojny, prawda? Gotową, tak? I co? I wtedy następuje to, o czym już wszyscy wiemy, czyli że król zadłuża się u swojej żony, która pożycza mu pieniądze pod zastaw Śląska Opolskiego i daje te pieniądze kozakom. To jest w ogóle sprawa fantastyczna, że ta umiejętność prowadzenia polityki na kilku frontach przez Francję. Otóż wydaje się, że poseł de Brézy i przyszła królowa, czy potem już królowa,
prowadzą zupełnie odrębne polityki, tak? Znaczy, poseł de Brézy rozmawia z królem i namawia go do tego, żeby kontynuował swoją politykę południową. Obiecuje pieniądze na tę wojnę. Tymczasem królowa staje się sztandarem obozu pokojowego. Oczywiście. W związku z tym no, widzimy, że jak złożone są te relacje i jak no, trudno było się rozeznać naszym z kolei politykom. Ale Rafał, zobacz, trudno było się rozeznać, dlatego że no, my nie mieliśmy tak potwornych doświadczeń jak Francuzi. Ja to powiem, jeszcze raz powtórzę. Francja to jest kraj, który jest przez cały czas przeznaczony do podziału. Tak? Francuzi bronią się jak lwy, bronią się perfidnie, bronią się podstępnie, nie interesuje ich popularność, nie interesuje ich tylko i wyłącznie ocalenie królestwa. Mają na swoim terenie dywersję w postaci hugenotów. To, czym mówisz, czyli ta zróżnicowana polityka Francji, to nie jest ani koncepcja jakaś, która się nagle zrodziła, to jest doświadczenie polityczne, którego oni nabyli w XVI wieku. Doświadczenie polityczne, które mówi tak, swoją politykę prowadzi dwór, swoją politykę prowadzi kardynał, swoją politykę prowadzi Paryż. Wszystkie te trzy polityki muszą grać dla dobra Francji. I one rzeczywiście grają. Tak, choćby się tak, wydawało, nie tak, wiem co. Mamy tak. II wojnę światową, mamy de Gaulle'a i Petena, tak? Petena ogłasza się zdrajcą, ale to Peten ratuje Francję, a nie de Gaulle. Tak? Więc to jest głęboka tradycja, która mam wrażenie, że dzisiaj już umarła. Że oni dzisiaj nie rozumieją w ogóle, co się dzieje. I że nie mają nawet narzędzia, które tego szkiełka, którym mogliby sobie obejrzeć tę własną tradycję polityczną, która jest głęboka, no dla nas zgubna, ponura w istocie, ale skuteczna niezwykle, prawda? No więc tak to było. De Brézy, zachęcając króla do kontynuowania polityki, jednocześnie cały czas prowadził zaciągi. I te wojska przygotowywane przez króla na wojnę turecką nagle stopniały, a już zupełną katastrofą było z pomocą królowej, powiedzmy sobie szczerze, decyzja Sejmu o rozpuszczeniu wojska, tak? W 1946 roku. Jedyne, czym wówczas Sejm się na poważnie zajął, no to była oprawa królowej, tak? No tak, no. Znaczy, królowa Maria Ludwika nie była tą osobą, za którą się podawała. Jej ocena w historii jest oceną fałszywą, ponieważ nikt nie rozumie złożonej struktury polityki francuskiej. Natomiast wszyscy ją rozumieją w sposób prosty, że polityka Francji to polityka dworu, a jak ktoś jest bardziej subtelny, to mówi, a to jeszcze i kardynała jednego albo drugiego. Nieprawda, proszę Państwa, to jest zupełnie inaczej. No to ja jeszcze coś powiem, taką ciekawostkę. Ta miłująca pokój królowa, której zależało, tak naprawdę nie interesowała ją żadna wojna z Turcją, żadne zaciągi, interesowały ją tylko pieniądze na oprawę. Otóż ta królowa pisała do swojego, kuzyna, czyli Mazarena, na przykład o machinach wojennych, które oglądała, które król również oglądał. Tam opisywała na przykład wóz, który można było zamienić bardzo szybko w czółno. No takimi, tak się interesowała się takimi rzeczami. Nie, no to była światłą kobietą. W każdym podręczniku możemy przeczytać, że była to niezwykła osoba, wzór dla współczesnych feministek. Ona się interesowała wszystkim, na wszystkim się znała. Ja próbowałem wydać korespondencję królowej z przeoryszą Port Royal. Ona jest opracowana przez takiego francuskiego profesora, ale nie doszliśmy do porozumienia na tle umowy i finansowania tego projektu. W XIX wieku ktoś to wydał. Zostały dwa listy królowej, reszta została zniszczona, natomiast listów przeoryszy jest więcej. Nikt tego nie studiuje, nikt nie wie, co tam jest. A to no wiadomo, że Port Royal to herezja, tak? Więc tam też coś na pewno jest. Te listy wypadałoby chyba wszystkie wydać, no ale nie ma na to budżetu, tak? Bo mamy budżety na jakieś inne głupoty, bzdury, a na rzecz tak ważną nie. To przejdźmy do kozaków teraz. Tak, no to jest w zasadzie, można powiedzieć, główny temat. No. Główny temat. Do tej pory żeśmy się kręcili jakby bo po okolicy, tak? Tak naprawdę
Szukaliśmy z żoną klucza do wyjaśnienia tego, co się zdarzyło, tak? Czyli do buntu kozaków, do katastrofy, no, zdewastowania Ukrainy, do jej faktycznego wydzielenia z Królestwa Polskiego. Do protektoratu moskiewskiego. No i tym kluczem były właśnie koncepcje wazów, tak? Czyli odnowienie tych pomysłów Międzymorza i próba ich realizacji. I to, co my tu mamy w książce, czyli i Szymon Starowolski, ksiądz Szymon Starowolski, i Stanisław Koniec Polski, i de Boplin, i Chevalier, to są po prostu pewne etapy tego procesu, czyli od pewnych koncepcji, od przedstawienia pewnych koncepcji teoretycznych, tak, przez księdza Starowolskiego, dotyczących zagospodarowania Ukrainy, budowy portów, itd., itd., przez już taki dokument polityczno-operacyjny hetmana Stanisława Koniecpolskiego, takich założeń dotyczących już konkretnych działań na tym polu, czyli jak wyglądałaby, czy powinna wyglądać wojna z Tatarami, a w konsekwencji z Turcją. Przez Guillaume Levasseur de Poplana, który był człowiekiem, który odgrywał ważną rolę w tym procesie, ponieważ był, oprócz tego, że był po prostu artylerzystą, inżynierem wojskowym, to no, miał za zadanie stworzenie map Ukrainy. To był ten etap jakby realizacji już konkretnych projektów w ramach planu wojny z przyszłej wojny z Turcją. No i ostatecznie pierwsze Chevalier, tak, który opisuje efekt tych prób. Efekt prób zmiany stosunków w obszarze nadczarnomorskim, czyli bunt Chmielnickiego i wojny kozackie. Dobrze. Nie chcieliśmy, by ta książka, to tłumaczenie Chevaliera, to nowe tłumaczenie Poplana były jakimś przyczynkiem, nie wiem, do przygód pana Michała. Tak? Nie, no oczywiście, że tak, bo musimy wyjść z tego. Proszę państwa, w ogóle po co my to robimy? Również po to, żeby wyjść z naiwnej sienkiewiczowskiej koncepcji, żeby stworzyć nowych bohaterów, którzy by zainteresowali czytelników, a to można zrobić tylko poprzez pokazanie, jakby to powiedzieć, autentycznych relacji, tak? I też nieszczerości tych relacji, tak? Bo jeżeli mamy tego Boplena, tak? W tle mamy te pieniądze i te zaciągi, wyprowadzanie wojska i pojawia się inżynier wojskowy pan de Boplen, no to on uwiarygarnia koncepcję francuską. On mówi, słuchajcie, nie, no przysłali takiego faceta, to na pewno jest na serio, tak? A wcale nie. Mapy oczywiście zrobił, te mapy istnieją, prawda? Opisał dokładnie sposób walk kozaków, jak kosz tatarski działał i tak dalej. Wszystko to jest opisane, natomiast no to jest po prostu podpuszczenie króla, prawda? Tak to wygląda, bo celem było obnażenie słabości Polski i zabranie najważniejszego zasobu, czyli żołnierza, tak? Dlatego, że wszyscy pewnie mieli już doskonale w pamięci Lisowczyków, którzy zostali przejęci przez cesarstwo i rozhulali się po Europie Zachodniej, pokazując swoją wartość. Więc teraz Francuzi chcieli mieć po swojej stronie. Powiedzmy sobie szczerze, żołnierze wojska królewskie zostały wyssane, przygotowane do wojny z Turcją, bardzo dobrze wyekwipowane, z zabezpieczonymi zasobami.
wojska zostały wyssane przez werbowników francuskich. Ja jeszcze tylko powiem, bo to Rafał powiedział, że to się wszystko załatwiało na bardzo wysokim poziomie, na poziomie urzędników bezpośrednio przy tronie, tak? Ten werbunek. To nie jest tak, jak piszą niektórzy autorzy, że werble Wallensteina zawarczały w irlandzkich wsiach. To są zawracanie głowy, w ogóle żadne werble nigdzie nie zawarczały. Wallenstein po prostu załatwiał przez dwór króla Jakuba zaciągi na swoją wojnę, tak? W Szkocji, w Irlandii i w Anglii. Relacje o takich stosunkach znamy ze Szwecji, to znaczy przy dworze w Sztokholmie istniał specjalny urzędnik, który też zaciągał w tejże samej Szkocji, Irlandii i Anglii żołnierzy na wojnę po drugiej stronie, tak, przeciwko Wallensteinowi. I nie ma mowy o tym, żeby bez wiedzy i bez zaspokojenia finansowego hierarchii urzędniczej u dworu ktoś wyprowadził w ogóle jakiegokolwiek jednego dobosza po prostu z kraju. Więc to, że Francuzi złożyli ofertę, która była fałszywa, następnie wyjęli wojsko, to jest po prostu coś tak perfidnego, okropnego i demaskującego, że w ogóle nie ma o czym gadać. No, tak, to co to mówiłem, tak? Znaczy z jednej strony Brzezi mówi o pieniądzach na wojnę z Turcją, a z drugiej strony jednocześnie wyciąga te wojska do Francji. I królowi ciężko jest wytłumaczyć, że ma porzucić swoją koncepcję, no bo on z jednej strony słucha dobrych deklaracji, z drugiej strony widzi fakty dokonane, tak? A z trzeciej strony pali się jeszcze kopalnia, tak? A królowa załatwia mu ostatecznie wojsko za pomocą Sejmu i Stronnictwa Pokojowego, które przegłosowuje nie dość, że rozwiązanie, rozpuszczenie wojsk, to jeszcze ograniczenie gwardii do 1200 żołnierzy. Stronnictwo Pokojowe, proszę Państwa, każde Stronnictwo Pokojowe to jest stronnictwo prowokatorów. Musimy sobie nazywać rzeczy po imieniu. Stronnictwo Pokojowe to jest stronnictwo prowokatorów, którzy chcą sprowokować konflikt. Dlatego właśnie dążą do tego rzekomego pokoju. To jest ustawianie sobie przeciwnika wewnątrz i skazywanie go na śmierć. Nie ma żadnych stronnic pokojowych. Civis pacem, parabellum. To są wszystko prowokatorzy, opłaceni do tego przez obserwory. No i król zwrócił się do kozaków, prawda? Że jeżeli nie ma armii, no to może, prawda, pan Chmielnicki z panem Barabaszem coś wymyślą. I oni oczywiście wymyślili, tak. Wszyscy wiemy dokładnie co. I teraz jeszcze nie ma wojska, wojsko jest wyprowadzone z kraju, pieniądze, którymi król się zadłuża, przeznaczone są na element wrogi tak naprawdę. Koncepcja wojny z Turkiem staje się wydmuszką, tak. Sławetne, bo jest taka opinia, że Sejm miał słuszność, zabraniając królowi tej wojny z Turkiem, bo to była pułapka, no ale to Sejm tę pułapkę domknął, prawda, więc to jest takie gadanie, tak, że zbiorowa mądrość panów posłów uratowała rzekomo Polskę od wojny z Turcją. No nie uratowała, bo wpakowała ją w sam środek prowokacji montowanej przez Debrezi. No skończyło się wojną domową, która doprowadziła do rozpadu państwa. A jak się okazało, że jednak ta wojna domowa, wiesz o czym ważnym nie powiedzieliśmy? O zgonach. Jasne. O zgonach. To teraz powiedzmy o zgonach. Seria zgonów. My tutaj możemy jako niezawodowi historycy mówić sobie o różnych przypadkach, które według nas nie do końca są przypadkami. Mianowicie zgonach w obozie królewskim. Zaczęło to się od oczywiście, i to w takich kluczowych zupełnie momentach. Zaczęło to się od głównego wykonawcy planu królewskiego, czyli hetmana Koniec Polskiego. O ile nie będziemy liczyć z śmierci w 1941 roku jeszcze prymasa Polski, bardzo bliskiego współpracownika króla Władysława IV, prymasa Lipskiego, który po długotrwałej, tam chyba nie pamiętam, czy tydzień, czy dwa tygodnie umierał na żołądek. Mm-hmm. I od początku były podejrzenia, że został po prostu otruty. Natomiast zgon Koniec Polskiego to jest coś absolutnie zadziwiającego. Znaczy, jeżeli to rzeczywiście był zgon nieprzypadkowy, no to jest po prostu demonstracja. Mhm. To jest demonstracja i zadziwiający pokazanie kunsztu w pewnym sensie przez wykonawców tego zgonu. Wyroku. Wyroku, tak, wyroku.
Tutaj cytowałeś w jednym z poprzednich pogadanek tekst, który umieściliśmy na okładce. Tak. Ja tam nie wszystko, znaczy w planach było nieco szerszy fragment, tak? Ja tam nie napisałem pewnej rzeczy. Otóż, tak jak już czytałeś, w momencie, kiedy w czasie nocy poślubnej, 10 na 11 marca 1946 roku, król miał sen, przyśniło mu się, że czytając pewien list, wypłynęło mu oko i okazało się wkrótce potem, że właśnie tej nocy w Brodach umarł hetman Stanisław Koniecpolski. To od początku było traktowane jako pewien symbol. Również sam król tak to traktował. Nie dość jeszcze tego, ja właśnie mówię, że nie wszystko tutaj napisałem. Otóż w liście do hetmana Potockiego Chmielnicki napisał, że w chwili śmierci Nieboszczykowskiej, miał na myśli właśnie hetmana Koniecpolskiego, został wypędzony z hutoru Subotów, tak? Także jakby taki węzeł różnych wydarzeń, koincydencji, tak, no wskazuje na to, że chyba jednak to nie był przypadek. Zresztą to nie ostatnia zadziwiająca śmierć w obozie królewskim. W 1947 roku umarł królewicz, syn, jedyny legalny syn Władysława IV. Również jest podejrzenie, że został otruty. Wkrótce umiera sam król w momencie... A królowa ciężko choruje, ale przeżyła. Ale przeżyła. Ach, jeszcze o tej śmierci Koniecpolskiego. Zadziwiający jest układ. Ja nie wiem do końca, jaki był pomysł. Być może był to pomysł na jakąś uładzenie opozycji, ponieważ Koniecpolski żeni się z jakby z przedstawicielką samego serca opozycji politycznej królewskiej, opozycji przeciwko królowi. W związku z tym, no, ten ślub Koniecpolskiego, ślub króla, to jeszcze wzmacnia podejrzenia o jakiś o nieczyste działanie. Przepraszam za to. Thanatos, tak? Po prostu. Tak, my tutaj robimy mariaże, a drudzy ci znaczy, kopią groby. Widać, że próba porozumienia kompletnie nie została odebrana jakby pozytywnie, tak? Że została absolutnie wykorzystana do tego, żeby zrealizować swój cel polityczny. Umiera królewicz, umiera król, również w momencie takim no, niezwykle istotnym, ponieważ właśnie toczy się pierwsza poważna bitwa z kozakami, sromotnie przegrana. To jeszcze nie koniec. 20 maja umiera król. Władzę w kraju w związku z tym, że Interrex, którym jest prymas Polski, jest w podeszłym wieku, nie jest w stanie wykonywać tych obowiązków, przejmuje kanclerz Ossoliński. To się dzieje 20 maja. 9 czerwca umiera jedyny syn Koniecpolskiego, 20-paroletni młodzieniec. To wygląda tak, jakby Koniecpolski, znaczy tak jakby Ossoliński był przez
przez ewentualnych wykonawców tych zadziwiających, zaskakujących śmierci, dyscyplinowany. Ale syn koniec polskiego czy Ossolińskiego? Syn Ossolińskiego. No dobra, bo właśnie mi się tak syn, właśnie zadziwiające, że syn koniec polskiego nic. Nic. Aleksander koniec polski ma się dobrze, odgrywał potem różne ważne role, również wojskowe i nic tutaj mu się nie stało. W momencie, kiedy jest pewna szansa na odgrzanie tematu realizacji wojny z Turcją, porozumienie z kozakami, realizacji wojny z Turcją, kiedy bo kanclerz Ossoliński oczywiście cały czas próbuje realizować tę politykę zadziwiającą, zupełnie w sytuacji zupełnie odmiennej, tak, od tego, od pierwotnej, od tego, co, jak to miało wyglądać. No, kanclerz Ossoliński i jego stronnictwo ciągle próbuje realizować, uparcie realizować porozumienie z kozakami i próbę przeforsowania, próbę namówienia ich na wojnę z Turcją, kiedy wydawało się, że znów nabiera jakby wiatru w żagle, również kanclerz Ossoliński umiera. Wiesz co, poczekaj, to ja teraz coś powiem, bo taka mi się myśl nasunęła, że te zgony i śluby i to wypędzenie z Subotowa Chmielnickiego, to akurat świadczy dobrze o Chmielnickim, bo świadczy też, że on był, jakby to być pionem w tej grze, a sprawcą rozmaitych brzydkich rzeczy stał się dopiero później, tak? Że on był elementem tej rozgrywki. To jest jakaś komunikacja, prawda? I teraz tak, nikt tych komunikatów nie rozumie, no bo nikt nie wie, że ślub i zgon to jest sposób wpłynięcia na postawę przeciwnika, tak? Wszyscy uważają, że komunikujemy się za pomocą słów, a to nieprawda. Politycy komunikują się za pomocą demonstracji. Tak? I to jest straszliwe, że tej komunikacji nikt nie rozumie i że nie rozumie tego kanclerz Ossoliński, który ma bardzo dobrą prasę u niektórych historyków i mówi się, że on był właśnie tym dojrzałym politykiem, który chciał tu wprowadzić porządek. Nie ma mowy o żadnej zgodzie z Chmielnickim, dlatego że on już nie dysponuje narzędziami do komunikacji z kanclerzem Ossolińskim, bo te narzędzia zostały mu odjęte. Nawet gdyby bardzo chciał, nie może tego zrobić. Jest tutaj jeden z naszych autorów, czyli Pierre Chevalier, sugeruje, że Chmielnicki z początku odgrywa rolę prowokatora na Ukrainie. Zresztą to podobno było powszechne. To podobno było powszechne i to było w sumie zarzutem w pewnym sensie w stosunku do króla, czyli uczynienie z kozaków prowokatorów, którzy mieliby wywołać wojnę z Turcją w sytuacji, kiedy armia została wyssana, to kozacy mieli odgrywać jedną z głównych ról. Z jednej strony mieli prowokować Tatarów do ataku, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o bunt kozacki, miał sprowokować przyjście wojsk królewskich, wejście wojsk królewskich na Ukrainę, po czym kozacy mieliby się połączyć z tymi wojskami królewskimi i pójść na Turka. Ale wojsk nie było, jak już powiedzieliśmy. Wojsk nie było. Nie miał kto przyjść. Wojsk nie było. Tutaj jest nawet taki element, ja nie wiem, czy Pierre Chevalier zamieścił taką sugestię, czy też po prostu zupełnie nieświadomie pisze o pewnym zdarzeniu z oblężenia, z baraża, kiedy oblężeni dostają list podpisany przez nomen omen kawalera, Chevalier kawaler. W którym pisze, że ten nadawca tej wiadomości
Sytuacja w Zbarażu była już absolutnie, absolutnie tragiczna, tak? Mm-hmm. Wiadomo, co się dzieje w takim oblężonym mieście, tak? Znaczy, je się już wszystko, co się rusza, a nawet już co się nie rusza. Nie rusza też. Pisze w tym liście, że ten nadawca, że on co prawda jest w tej chwili walczy po stronie kozackiej, ale z powodów jakichś tam, z powodów osobistych, animozji. Natomiast on jest wiernie z, jakby kocha ojczyznę, jest patriotą. I chciałby przekazać taką informację, żeby obrońcy nie upadali na duchu, ponieważ król jest blisko, jest odsieczą i w związku z tym, że kozacy o tym wiedzą, tym silniejsze są ataki, ale tym silniejsza powinna być obrona. Obrońcy Zbaraża przyjęli to jako jeszcze jeden wybieg regimentarzy, którzy rzeczywiście, zdaje się, takie wybiegi stosowali, że pisali pisma. Oczywiście żadne pisma nie mogły się przedostać do oblężonego miasta, ale pisali pisma, przeklejali nawet pieczęcie z jakichś starych pism po to, żeby uwiarygodnić te pisma, żeby podnieść na duchu obrońców. No i tym razem również obrońcy raczej byli sceptycznie nastawieni do tej wiadomości. Okazało się, że wiadomość jest prawdziwa. W związku z tym być może tutaj Chevalier tak troszkę sugeruje, że to może sam Chmielnicki był tym, który przyniósł tę, jakby przekazał tę informację. Ale dlaczego miałby to robić? No, trudno mi jest powiedzieć, no w tym momencie już raczej nie można mówić o jakichś szansach na porozumienie. Co prawda wszystko to się odbywa jeszcze przed batohem, tak. Ale raczej trudno byłoby mówić o jakimś porozumieniu z kozakami. No ale jest to jakieś wsparcie hipotezy, że być może Chmielnicki był po prostu do pewnego momentu agentem króla, który został opuszczony, tak? Słaba koncepcja. Myślę, że było inaczej. Myślę, że agenci francuscy czynni w obozie kozackim napisali ten list, wiedząc, że król jest obok i widząc, że co się dzieje w obozie kozackim, widząc zaciekłość obrony, zorientowali się, że jednak nie będzie tak łatwo i próbowali ustawić sprawę na innym troszeczkę poziomie. No, i zostawić tego Chmielnickiego i zobaczyć, co się stanie, jak oni teraz troszeczkę doinwestują w drugą stronę. To myślę, że moja koncepcja jest słuszna. Poza tym no, Tatarzy, którzy są z tymi kozakami, tak? Tatarzy to jest ekspozytura polityki sułtańskiej. Polityka sułtańska jest na stałe sprzęgnięta z polityką Paryża. Nie ma siły, więc jeżeli nie ma. Coś robią, no to, to prowadzi nas to tylko i wyłącznie w jednym kierunku. No nie, no nic się nie odbywało bez zgody sułtana. To jest absolutnie prawda. Więc po prostu pod Zbarażem odbiera się Chmielnickiemu legitymację, prawda, ważną, i wręcza się tę legitymację komuś innemu. I być może ten list był tym wręczeniem legitymacji. Jak odpowiada Chmielnicki? No, otruciem księcia Jeremiego, prawda? To jest kolejna śmierć. Kolejna śmierć, tak? I te wszystkie, proszę Państwa, dyrdymały, które się opowiada przy tych razach, że koniec Polski umarł, bo przedawkował środek, jakiś afrodyzjak, tak? Tak. No to jest, no dobrze, jak ktoś lubi takie historie, no to ja spuszczam wzrok jak dziewica niewinna, bo ja nie mogę tego słuchać, tych bredni. Wiśniowiecki najadł się ogórków kiszonych i popił kwaśnym mlekiem. Ja wielokrotnie jadłem ogórki kiszone, popijałem je różnymi rzeczami gorszymi niż kwaśne mleko, nic mi się nie stało. A królewicz Kazimierz Zygmunt najadł się owoców. Ach, owoców, pewnie były niemyte po prostu. Tak. Fantastyczne rzeczy. Myślę, że zakończymy na tym i umówimy się na następne, proszę Państwa, spotkanie. Wypłyną na pewno inne wątki, bo będziemy omawiać każdego z bohaterów naszej książki po kolei. Zaczniemy od Szymona Starowolskiego. Nie wiem, kiedy to będzie, bo w przyszłym tygodniu jadę do Wrocławia i mam tu inne jeszcze jakieś zatrudnienia, ale będziemy się, Rafał, jeszcze spotykać i o tym rozmawiać. Prawda? Powiedz tak. Tak. Tak, dobrze. Teraz jeszcze pokażmy książkę. Jeszcze raz do kamery.
proszę bardzo, do jednej i do drugiej, żeby wszyscy widzieli. Okraina Królestwa Polskiego, krach koncepcji Międzymorza, fantastyczna zupełnie rzecz przygotowana przez Rafała Czerniaka i jego żonę Zofię. Bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu.